określanie gamy, z której pochodzi podany tetrahord. Żeby prawidłowo określić, z jakiej gamy i który tetrahord to jest, należy znać bardzo dobrze budowę gamy durowej oraz gamy molowej w poszczególnych odmianach. Tutaj na górze napisałem, w których miejscach są butony w gamie durowej, w gamie molowej eolskiej, harmonicznej oraz doryckiej. I teraz tak, jak się za to zabrać? Mamy cztery dźwięki, wiemy, że tetrahord to jest połowa gamy, więc musimy zwrócić szczególną uwagę na pierwszy dźwięk, wtedy będziemy myśleli o pierwszym tetrahordzie, ewentualnie na ostatni. I wtedy bierzemy pod uwagę drugi tetrahord. Popatrzmy na pierwszy przykład. Zobaczmy, jak jest zbudowany ten tetrahord. Cały ton i pół ton. I teraz patrzymy na pierwszy dźwięk. Jest to dźwięk G. Uznajemy go za tonikę. Więc pół ton wtedy jest trzeci, czwarty. W której gamie mamy pół ton między trzecim, czwartym? W gamie durowej. Więc jest to gama G-dur. Pierwszy tetrahord gamy G-dur. Teraz weźmy pod uwagę ostatni dźwięk, czyli będzie to wtedy ósmy stopień. Pamiętajmy, że ósmy jest taki sam jak pierwszy, czyli mamy dźwięk C. I teraz tutaj półton wtedy jest między siódmym, ósmym. I też między siódmym, ósmym jest półton w gamie durowej. Drugi tetrahord gamy C-dur. G-dur i C-dur są to gamy w pokrewieństwie kwintowym, czyli ich toniki oddziela interwał kwinty czystej. I tak właśnie zawsze jest, że te gamy mają jeden wspólny tetrahord. Pierwszy tetrahord gamy z większą liczbą znaków, w tym wypadku G-dur, bo G-dur ma jeden krzyżyk, jest taki sam jak drugi tetrahord gamy z mniejszą liczbą znaków. Ale w tym wypadku pasuje jeszcze jedna odpowiedź. Siódmy, ósmy, między siódmym, ósmym stopniem ma półton gamma molowa w odmianie doryckiej. Więc tu pasuje jeszcze trzecia odpowiedź, że jest to drugi tetrahord gamy C-mol doryckiej. Nie pasuje odmiana harmoniczna, dlatego że harmoniczna ma jeszcze piąty, szósty. A tutaj jest między piątym a szóstym jest cały ton. Popatrzmy na drugi przykład. Mamy tak, cały ton, pół ton i cały ton. Jeśli byśmy brali pod uwagę drugi tetrahord, czyli ten dźwięk byłby piątym stopniem, ten szóstym, ten siódmym, a ten ósmym. Czy któraś odmiana ma półton między szóstym i siódmym? Nie ma. Dlatego bierzemy tutaj pod uwagę tylko pierwszy tetrahord, czyli ten dźwięk E traktujemy jako pierwszy stopień gamy, wtedy półton jest między drugim i trzecim. I widzimy, że w każdej odmianie gamy molowej jest półton między drugim i trzecim. Dlatego tutaj jest tylko jedna odpowiedź. Jest to pierwszy tetrahord gamy E-mol. Nie możemy podać odmiany, dlatego że poszczególne odmiany różnią się drugim tetrahordem. Trzeci przykład. Mamy tak. E, S, F, G. Pół ton, cały ton, cały ton. Jak widzimy, żadna gama durowa ani molowa nie zaczyna się od pół tonu, w związku z czym wykluczamy automatycznie pierwszy tetrahord. Na pewno jest to drugi tetrahord. Teraz jakiej gamy? Czyli ten dźwięk ostatni traktujemy jako ósmy stopień. To jest siódmy, to jest szósty i to jest piąty. I teraz popatrzmy. Piąty, szósty. Która odmiana ma piąty, szósty? I tylko piąty, szósty. Molowa w odmianie eolskiej. Czyli jest to gama G-mol eolska. Drugi tetrahord gamy G-mol eolskiej. Jedna odpowiedź tylko. Teraz mamy przykłady w kluczu basowym. D, E, Fis, G. Cały ton, pół ton. Też mamy pół ton między przedostatnim i ostatnim dźwiękiem. Czyli jeśli myślimy o pierwszym tetrahordzie, to jest to trzeci, czwarty, czyli na pewno gama durowa. I pierwszy dźwięk jest D, czyli pierwszy gamy D-dur. Ewentualnie o drugim tetrahordzie, gdy pomyślimy, czyli dźwięk G będzie ósmym stopniem i pół ton wtedy jest siódmy, ósmy, to jest to gama G-dur, czyli drugi G-dur. I też tu pasuje trzecia odpowiedź, czyli G-mol dorycka, drugi tetrahord gamy G-mol doryckiej. Jeśli mielibyśmy przy kluczu napisane dwa bemole B i S, ale tutaj wtedy byłby przy dźwięku E kasownik, czyli byłby podwyższony i szósty, i siódmy, to wtedy jest to też drugi tetrahord gamy G-mol doryckiej. Kolejny przykład. Fis, G, Ais, H.
Tu mamy półton. Fis G jest półton i A jest H. Mamy tutaj dwa półtony blisko siebie. Tak dzieje się tylko w jednej odmianie, w gamie harmonicznej, w drugim tetrachordzie, czyli to jest piąty stopień, szósty, siódmy oraz ósmy. Czyli drugi tetrachord, ostatni dźwięk jest H, czyli drugi hamol harmonicznej. I ostatni przykład, C, D, S, F. Cały ton, półton i cały ton. Jeśli bierzemy pod uwagę pierwszy tetrachord, czyli dźwięk C z pierwszym stopniem, drugim, trzecim i czwartym, czyli mamy półton, drugi, trzeci, no to gamma pierwszy gamy C mol i nie podajemy odmiany, no bo to jest pierwszy tetrachord. Ewentualnie, jeśli popatrzymy na drugi tetrachord, czyli ostatni dźwięk to jest F, ósmy stopień, między szóstym a siódmym nie ma w żadnej odmianie gamy molowej, więc tutaj też pasuje tylko ta jedna odpowiedź. Więc jest to dosyć trudne, żeby prawidłowo określić, z której gamy pochodzi zapisany tetrachord, ale gdy mamy w głowie dobrze utrwaloną budowę gamy durowej i gamy molowej w poszczególnych odmianach, wtedy jest to o wiele łatwiejsze.